Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ Przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących, począwszy od początkujących aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy, plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl. Dzisiaj w wiadomościach rozpoczęcie sezonu biegówkowego. Na planie teledysku Popatrz. Pierwszy podhalański turniej curlingowy. Dobry wieczór. Dzisiaj mamy wtorek, 19 stycznia. Kazimiera Turkot, zapraszam. Kościelisko słynie z narciarstwa biegowego. 3 lata temu grupa miłośników tego sportu postanowiła stworzyć nowe trasy biegowe i rozpoczynać sezon z zawodami dla amatorów. Jak wyglądało tegoroczne rozpoczęcie sezonu biegówkowego pod Tatrami? Marcin Szkodziński. Tegoroczna kapryśna zima sprawiła wiele problemów organizatorom tras do uprawiania narciarstwa biegowego w Kościelisku. Przez brak śniegu Puchar Kościeliska, którym otwierano sezon biegówkowy pod Tatrami, kilkakrotnie przekładano. 4 razy przekładaliśmy start, czekaliśmy, że spadnie śnieg, że będzie tak jak co roku. No nie udało się, nie chcieliśmy przekładać kolejny raz dzięki tutaj gospodarzom Józefowi Staszlowi, który udostępnił nam obiekt w Kirach. Udało się rozegrać 3. Puchar Kościeliska. Tegoroczne zawody dla amatorów, Puchar Kościeliska, rozegrany został nie jak w latach poprzednich na Chotarzu, a na sztucznie naśnieżonej trasie biatlonu w Kościelisku. Mimo zmiany miejsca zawodnicy dopisali i w licznej grupie stawili się na starcie. Przy pięknej, słonecznej pogodzie mroźnej wystartował 133 zawodników. Zawody rozgrywały się na sztucznie śnieżonej trasie. Jest to okrążenie o długości 1,5 km. Kobiety pokonywały 3 okrążenia, panowie 6 okrążeń. Można było się zakręcić. Wśród zawodników, którzy stanęli na linii startu, nie brakło takich, którzy stawiali swoje pierwsze kroki z nartami biegowymi. To jednak nie przeszkodziło im się dobrze bawić, a mimo zmęczenia na mecie uśmiech nie schodził im z twarzy. Biegówki miałem dzisiaj 3 raz w życiu. Postanowiłem takie wyzwanie sobie zrobić, ponieważ szanuję Nordic Walking, jestem mistrzem Polski z Barlinka i wszyscy mówią, że Nordic Walking i narciarstwo klasyczne są bardzo podobne. I stwierdzam, że wolę Nordic Walking. Jest łatwiej. Powiem szczerze, ja potrafię 9 km przejść w 55-6 minut, a dzisiaj chyba tyle pobiegłem na nartach, więc chyba trzeba zawodnikom. Wśród startujących pań znalazła się także Barbara Prymakowska, która była najwcześniej urodzoną zawodniczką 3. Pucharu Kościeliska. Pani Barbara zasłynęła ze startów w wielu wydarzeniach sportowych, w tym w biegu na Kasprowy oraz 4 lata temu jako najstarsza Polka zdobyła Mont Blanc. Biegło się fantastycznie, trasa doskonała. Dla mnie to właściwie były sprinty,
bo ja biegam długie dystanse w granicach 70-50 km, ale przyjechałam, ponieważ jest to rozpoczęcie sezonu dla mnie w tej przepięknej scenerii, także nie żałuję, no kategorię wygrałam, wyprzedziłam sporo młodych kobiet, a rocznik mój 1943. Pomimo iż w zawodach startowali amatorzy, to konkurencja i emocje na trasie były ogromne. Organizatorzy zadbali także o to, aby nie tylko zawodnicy, którzy stanęli na podium, otrzymali nagrody. Rozlosowane zostały między innymi weekendowe pobyty ufundowane przez członków Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki w gminie Kościelisko, bony towarowe, kijki oraz 3 komplety nart biegowych. Wczoraj nowotarski ratusz był miejscem zdjęć do teledysku piosenki Popatrz z płyty Ogień and Ogień duetu Betty and Bobas. Zapraszamy do podejrzenia kulis jego powstawania. Nowotarski ratusz zamienił się na jeden dzień w studio nagraniowe. Wszystko za sprawą duetu Betty and Bobas, który pochodzi z Nowego Targu. Zespół powstał w 2012 roku. Grupa wykonuje różnego rodzaju muzykę. Covery rockowo-bluesowe, przeboje międzynarodowe, jak również materiały autorskie. Nagrywamy dzisiaj klipa do naszej kompozycji pod tytułem Popatrz. No o czym jest piosenka? Piosenka jest o kobiecie, która przeżyła, że tak powiem, trudny związek, ale teraz jest w szczęśliwym, wspaniałym związku. No i o tym opowiada ta piosenka, o jej przeżyciach, o tym, co czuła, o tym, jak on chciał jakby ją zamknąć w swoim świecie, ale ona się nie dała. Taki jest morał. Utwór duetu pod tytułem Popatrz zawiera osobiste wydarzenia z życia jego autorki. Ważną rolę w tworzeniu teledysku odgrywa reżyser Jerzy Konieczek, który tekst piosenki zamienił na konkretne obrazy. Po przesłuchaniu przez niego pierwszych 3 minut powstało już 70% scenariusza. Będziemy widzieć zderzenie dwóch światów. Tego, który gdzieś istnieje w wspomnieniach, nie za dobry świat. Oblicze faceta, który nie był zbyt uczciwy. Będziemy też widzieć dobre oczy tego, który zaopiekował się i oddał serce w tej chwili i z zaangażowaniem jakby inwestuje całego siebie w związek. Zobaczymy również jednak gdzieś tam pewną skruchę i cierpienia tego byłego, powiedzmy. Ponieważ piosenka mówi o tym, że jedno spotkanie doprowadziło do tego, po czasie spotkanie, że wróciły pewne wspomnienia. Więc mamy też i retrospekcję, którą przedstawiliśmy. Mamy też samotnie tego byłego, który siedzi sobie sam i nie do końca chyba radzi z sytuacją, którą spotkał. I mamy szczęście, szczęście głównej bohaterki, która opowiada o tym wszystkim. Jak zapewnia reżyser, teledysk będzie gotowy za 2 tygodnie. Oprócz głównych bohaterów zobaczymy w nim także piękne górskie krajobrazy. Do Czarnego Dunajca w piątek zawitał dość nietypowy sport – curling. Na tafli czarnodunajeckiego lodowiska został rozegrany pierwszy tego typu turniej na Podhalu. A więcej o tym, co działo się na lodzie, Łukasz Targosz. Na lodowisku w Czarnym Dunajcu odbył się pierwszy podhalański turniej curlingowy o Puchar Wójta gminy Czarny Dunajec. Były to pierwsze tego typu rozgrywki na Podhalu. Chociaż w Polsce ta dyscyplina nie jest popularna, posiada ona bogatą tradycję. W średniowieczu grano w Szkocji na zamarzniętych jeziorach. Później curling zaczął się rozwijać. W tym momencie najbardziej rozwinięty jest w Kanadzie. W curlingu są takie fajne zasady, fajne tradycje. Jest to sport, gdzie jest bardzo ważny fair play. Nie jest tak jak w niektórych sportach, gdzie są jakieś udawane faule. Tak naprawdę drużyny między sobą rozstrzygają kwestie sporne. Sędziowie nie są potrzebni, zawodnicy sami się przyznają do jakichś tam fauli. Curling jest sportem, który wchodzi w skład dyscyplin olimpijskich. Do Polski ten sport trafił zaledwie kilkanaście lat temu. Chociaż u nas nie cieszy się on zbytnią popularnością, to na świecie poświęca się mu ponad 2 miliony osób. Wbrew pozorom curling jest prosty i w zasadzie w 2 godziny można nauczyć każdego grać. Trochę jest do kręgli podobny. Cała zabawa polega na tym, żeby z jednego końca lodu na drugi pchnąć kamień, on waży prawie 20 kilo, ale to wcale wielkiej siły nie wymaga, żeby go pchnąć, tam po drugiej stronie jest cel, troszkę taka tarcza jak na przykład w strzelectwie. I cała zabawa polega na tym, żeby kiedy 2 drużyny skończą swoje próby, a każdej jest po 4 zawodników, każde 2 kamienie na przemian jedna, druga drużyna wypycha. Kto ma kamień najbliżej środka, ten wygrywa. Także potem zasady liczenia punktów są proste. Jedną z uczestniczek zawodów była Marta Pluta, reprezentantka Polski juniorów curlingu, która na co dzień gra w zespole AZS Gliwice. 2 lata temu drużyna juniorek zajęła 2. miejsce na eliminacjach do Mistrzostw Świata.
Przygodę z karlingiem rozpoczęła dzięki koledze swojego ojca. Znaczy, moja przygoda z karlingiem zaczęła 10 lat temu, kiedy pierwszy trener w Gliwicach pracował z moim tatą i zaproponował, czy nie chce przyprowadzić swoich dzieci na trening. I tak jakoś zaczęliśmy z bratem trenować i trenujemy do dziś. Miejmy nadzieję, że dyscyplina sportowa, jaką jest karling, będzie rozwijała się prężnie na Podhalu. Lodowisko w Czarnym Dunajcu nadaje się do tego, by ta dyscyplina sportu miała przyszłość w naszym regionie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca. Park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rabkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl.